Kurczaki, ale pyszności! A te zielone, rozkosz dla podniebienia. A ziemniaczki? Proszę was. Trzeba przyznać, nie ma to jak warzywka. Tytani, już pora spać. Gdzie tam? Za godzinę co najmniej. Czyżbyście zapomnieli? Przecież dziś przesuwamy zegary. A dlaczego mamy przesuwać? Powiedz, czy tak im źle tam, gdzie stoją? Nie, gwiazdko. Zmieniamy czas na letni, co znaczy, że przesuwamy wskazówki o godzinę do przodu w miesiącach letnich, aby słoneczko poszło spać godzinkę później. Jesienią natomiast cofamy wskazówki, bo wykorzystujemy światło dzienne, a oszczędzamy elektryczne. No nie! Czyli śpimy o godzinę krócej? Nie znoszę tej całej zmiany czasów. Mówi się zmiany czasu, przyjacielu. I tak powiedziałem. Usłyszałem zmiany czasów, a mówi się zmiany czasu. Nie widzę różnicy. To się wsłuchajcie. Ma być zmiana czasu. I tak właśnie powiedział przyjaciel Cyborg. Nie, powiedział zmiana czasów. Czasów. No i? Jak mówię zmiana czasów, to mówię. Przestań po mnie powtarzać. No nie, bo ty mówisz czasy ów, a to nie czasy ów. Liczba pojedyncza, czyli czasy u. To się nazywa zmiana czasu. A, czyli że wymiana czasu, tak? A mnie niepokoi fakt gubienia godziny w celu oszczędzenia światła. Nie gubimy godziny. Zegar po prostu przeskoczy z drugiej w nocy na trzecią. I dokąd powędruje ta godzina? Donikąd, kochanie, bo godziny nie wędrują. Aha, a ja myślę, że to zły farmer ją porwie. Właśnie, farmerzy. Bo to na pewno oni wymyślili tę całą zmianę czasu. Nieładnie obrażać farmerów. Akurat nie mają nic wspólnego ze zmianą czasu. Na pewno mają, okropni farmerzy. A wiecie co? Na pewno dlatego chcą nam ukraść godzinę i popsuć sen, bo wyjadamy im wszystkie warzywa. No jasne. I dlatego czas potrzebuje światła, bo w nocy farmerzy kradną mu godzinę. Serio myślicie, że farmerzy kradną tę godzinę, bo zjadacie im warzywa? O, przyjaciele, coś mi się uświadomiło. Przecież zapadła noc. W nocy nie ma światła, więc nie da się uratować czasu. No właśnie. Brak światła równa się braku godziny. A błagam was, nikt tu niczego nikomu nie kradnie. Jeśli ten nikt nie jest w stanie uratować czasu, to gwiazdka musi go uratować. A my uratujemy z tobą. Farmerzy nie będą sobie z nami pogrywać. Lada chwila, czas przeskoczy o godzinę. Co? Z pierwszej 59 zrobiła się trzecia! No ale jak, dlaczego? Zegar zapomniał o drugiej i od razu przeskoczył na trzecią! Chyba się boję? To się stało tak niepostrzeżenie! Ludzie, zegary automatycznie reagują na zmianę czasu. Serio? To jak wytłumaczysz to? Co, bałagan? Zawsze mamy bałagan. Taki z ciebie detektyw, bracie! Przecież to miejsce zbrodni! Czyli już wiemy, co tu się wydarzyło. Farmer zakradł się do nas kanałem wentylacyjnym. Typowe dla farmera! Zakradł się i zapnął naszą godzinę drugą, zanim zdążyła wybić. Wygląda na to, że godzina druga ostro walczyła. Ale farmer obezwładnił godzinę drugą tym dużym widelcem i wyniósł na plecach. A może zegar sam się przestawił automatycznie? Skoro jest noc, to nie ma światła. Sami musimy ratować czas. Jak chcecie ratować coś, co nie istnieje? Farmerom nie ujdzie to na sucho. Ratujmy godzinę drugą!